Proszę powiedzieć, co pana gnębi? Well, cóż... Żona trzyma mnie za gardło. Jak to żona? Niech pan to uszanuje. Chcę go pani nieźle udupić. Wysoki sądzie, wzywam Heinza barona Kraus von Espy. Czy uściśliła, jakiego męża szuka? Powiedziała, że musi być bardzo bogaty. Okrucieństwo nie do przyjęcia to komedia o wziętym adwokacie rozwodowym z Los Angeles, którego wciela się George Clooney i który trafia na godnego siebie przeciwnika w osobie matrymonialnej naciągaczki granej przez Catherine Zeta-Jones. Przepraszam na chwilę. Byłbym naprawdę zaszczycony. Howardzie. Ma imię po byłym mężu? Jestem sentymentalny. Byłem zachwycony scenariuszem. Według mnie wiernie oddaje to, czym dziś stoi Ameryka. Chciwością, korupcją i rozwodami. Przyjaciele, dziś Miles Macy powie wam, że miłości bać się nie musimy. Pewnie jest pani mięsożerna. Nawet pan nie wie, jak bardzo. Niepokoiłem się, czy rzeczywistość w filmie nie jest trochę przerysowana. W końcu jednak zaufałem twórcom scenariusza, według których nie ma w nim ani cienia przesady. Madeline? A to kto do diabła? Howard i ja zamierzamy się pobrać. To bardzo śmieszny film. Jego twórcy to w końcu mistrzowie czarnego humoru. Mogę cię za to pozbawić uprawnień. Fascynujesz mnie. Tę historię można by opowiedzieć w innej scenerii. Jednak wtedy nie byłaby tym, czym jest, czyli opowieścią o stylu życia i ludzkich charakterach, które są powierzchowne, szczególne dla Los Angeles. Wszędzie można spotkać bogatych i próżnych ludzi, ale nigdzie nie jest to tak wszechobecnym zjawiskiem kulturowym. Robię to dla ciebie, kotku. Co to jest? Intercyza. Kocham ją. Ufam jej. Panie i panowie, to intercyza. Genialne. George i Catherine to idealnie zgrana para aktorska. Prócz tego w obsadzie mamy takich zdobywców Oscarów jak przekomiczny Billy Bob Thornton, Jeffrey Rush, czy Cedric the Entertainer, którego ten film uczynił gwiazdą. Po prostu rewelacja.